Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj przerobimy sobie królowę kwiatów, można powiedzieć, a właściwie jej owoce. Mamy ogólnie dużo tych gatunków róż. Ja tutaj mam taką akurat zwykłą. Chciałem Wam pokazać, bo to są takie fajne właśnie, takie duże owoce na tym. Ale głównie chodzi mi też o dziką różę, którą mamy w polach. Ja mam tam troszeczkę dalej, ale ona jeszcze nie jest aż w takim dojrzałym stanie jak ta. Także dzisiaj troszeczkę o tych owocach, które tutaj widzicie. Te jeszcze też do końca nie są dojrzałe, ale już powoli się zbliża coraz bardziej ten czas zbierania ich. I tak więc tak, no róże, owoce z nich zawierają dużo witaminy A, dużo witaminy E, witaminy z grupy B oraz również witaminę C. Dodatkowo owoce róży zawierają jeszcze różnego składniki mineralne, na przykład miedź, cynk, jod, żelazo, magnez, potas i również inne składniki, które już tutaj nie będę Was zanudzał. Zawartość witaminy C właśnie w tych owocach zależy głównie od wielu warunków, też i terenowych, ale najwięcej witaminy C mają właśnie takie świeże owoce. Troszeczkę mniej tej witaminy C mają owoce suszone. No, natomiast takie owoce, które były źle wysuszone, na przykład zbyt wysoka temperatura, przykładowo też suszenie na bezpośrednim słońcu, no niestety mają troszeczkę mniej już tej witaminy C, a najmniej tej witaminy C mają owoce przemrożone, czyli takie już ciapowate, jeżeli za późno je urwimy, jeżeli były już przymrozki przykładowo, to często właśnie widać na jesień, jak już pomroziło te owoce, wtedy jak się je dotyka, one po prostu jak gdyby rozpływają nam się w rękach, można tak powiedzieć. No te mają tej witaminy C już najmniej, bo to też ma wspólnego troszeczkę z tym te rozmrażanie, marznięcie, ale za to one są znowu słodsze w smaku, no i mają więcej cukru w sobie. Zbieramy głównie takie dojrzałe owoce i suszymy je sobie szybko w temperaturze takiej do 40 stopni. I podczas suszenia nie wystawiamy owoców na promienie słoneczne. Owoce mają właściwości odtruwające, czyli po prostu oczyszczają nasz organizm z toksyn. Posiadają lekkie właściwości uspokajające. Pomagają nam również wzmocnić kruche naczynia krwionośne, jeżeli ktoś ma taką skłonność do tego. Czasami są takie właśnie pajączki, to się nazywa, na twarzy przykładowo pękające, takie czerwone, to tutaj to też może troszeczkę nam pomóc. Posiada właściwości immunostymulujące, czyli poprawia naszą odporność. Pomaga uzupełnić braki witamin, które często dużo z nas ma. Ma właściwości wzmacniające nasz organizm, działa przeciwszkorbutowo ze względu na zawartość witaminy C. Posiada również właściwości moczopędne, ma działanie przeciwzapalne, pomocne przykładowo jest również przy intensywnej miesiączce, można wtedy sobie takie owoce stosować z takimi bólami, skurczami mocnymi. Też w ogólnym osłabieniu organizmu, na przykład przez jakiś stres. No stres mamy dzisiaj niestety wszyscy praktycznie. Rzadko kiedy kogoś omija. Na przykład przez jakiś wypadek również można sobie organizm osłabić. Przez jakieś choroby, przy nowotworach to również jest osłabienie organizmu. Pomaga nam również w alergiach. Też znajduje sobie zastosowanie w reumatyzmie. Przy zapaleniu pęcherza moczowego również może być używane. W zbyt wysokim ciśnieniu krwi również znajduje zastosowanie, pomaga je troszeczkę ustabilizować. W przeroście prostaty, czyli gruczołu krokowego. Przy problemach skórnych, przy krwawieniach dziąseł również. W przeziębieniach, grypach, no i tej całej reszcie właśnie tych chorób, anginy i tak dalej, wszystko. W stanach zapalnych jelit i żołądka, w gorączkach. Jest też silnym przeciwutleniaczem. Pomaga nam również usuwać metale ciężkie z organizmu. To też jest taka fajna właściwość tej róży, że można sobie tym troszeczkę też organizm pooczyszczać. Ma właściwości ochronne na wątrobę,
Posiada również małe właściwości antynowotworowe oraz przeciwcukrzycowe. Pomaga nam również zapobiegać miażdżycy, a głównie właśnie to pomaga, żeby zapobiega tworzeniu się tych blaszek miażdżycowych, o tak to ujmie. Hamuje nam również rozwój Helicobacter pylori. To też dużo z Was o to pyta. Ma pozytywne działanie na florę bakteryjną w jelitach. Wspomaga nam właśnie też rozrost tych pozytywnych bakterii w naszych jelitach. Posiada właściwości przeciwgrzybiczne. To też jest taki fajny bonusik tego. Pomaga odbudować również nasze stawy, można powiedzieć, bo pomaga po prostu też w syntezie kolagenu. A to wiadomo, że witamina C również ma na to wpływ. Właśnie bez witaminy C nie odbędzie się synteza kolagenu. Dlatego no to też jest takie właśnie ważne. Ma ochronne działanie na oczy. Ma właściwości przeciwwirusowe. Pobudza również wydzielanie soku żołądkowego. Jest również żółciopędna. No i tutaj właśnie z tym żółciopędnym, no to też wiadomo, pomaga nam oczyścić całą tą wątrobę. Jest nawet kuracja oczyszczająca taką wątrobę właśnie z różą, którą się do tego używa. No i ogólnie wszystkie rodzaje róż mogą być po prostu wykorzystywane, ale tutaj trzeba sobie zaznaczyć, trzeba uważać na to, żeby one nie były spryskane. Czasem, jeżeli kupujemy jakąś różę taką, która już przykładowo zakwitła i stawiamy ją do ogrodu, to byłbym tutaj sceptyczny z używaniem w pierwszym roku tych owoców z tego, ponieważ ona mogła być spryskana jakąś chemią. O ile sami jej jeszcze też nie spryskaliśmy, bo to też jest temat w sobie, bo często wielu z Was wiem, że lubi używać takich różnych środków. No, bo trzeba spryskać zawsze jest ten tego, bo inaczej nic z tego nie będzie, albo zachoruje. Taka typowa wymówka, no ja tutaj nic nie pryskam i patrzcie, jak to tutaj rośnie. Jeszcze mamy dużo, dużo więcej tych krzaków tutaj wszędzie porozkładanych, bo mamy ich naprawdę dużo. No i ogólnie można sobie robić też napary z takich właśnie róż, owoców, można powiedzieć wysuszonych przykładowo. Ogólnie robi się z tego tak dwie łyżeczki na szklankę tego. Można robić napary, można robić wywary z róży. No, można również też sobie zrobić nalewki jakieś z tych owoców. Można również zrobić różnego rodzaju dżemy z tych owoców, jakieś różne inne. Tylko trzeba zwrócić uwagę na te pestki, bo z tych pestków, no, jeżeli to chcemy jeść, no to ogólnie można to też zjeść na surowo te owoce. Ale trzeba uważać na te haczyki i na te pestki, które tam w środku są, ponieważ one nam mogą troszeczkę krzywdy zrobić. Także warto sobie na to zwrócić uwagę, wyczyścić, jeżeli chcemy to jeść na surowo, przekroić, wyczyścić fajnie, żeby to te haczyki pousuwać. No i w sumie to mniej więcej tyle co do tego tematu. Także tyle i pozdrawiam Was. Tutaj mamy też jeszcze parę krzaków róży. Te posadziliśmy w tamtym roku. Przyszły bardzo malutkie, ogólnie około 20 cm gdzieś miały. No i w tym roku, jak widzicie, owoców już jest masa na nich. To jest ta róża pomarszczona, roguea, czy jakoś tak się to dokładnie nazywa. I ta też jest właśnie taka fajniejsza, bo ona ma te większe owoce, tak jak i tamta. Tutaj mamy jeszcze jeden kawałek kwitnący nawet. Tutaj. Także ładnie to wygląda. Ogólnie mamy to po całym ogrodzie porozrzucane. Tutaj akurat mamy te, ale mamy jeszcze i te dzikie róże. Też ich jest dosyć dużo. I tutaj mamy jeszcze właśnie dziką różę. Już też powoli zaczyna czerwienieć. Ta akurat jest mniejsza. I jeszcze zalinkuję Wam jeszcze filmik o witaminie C, jak sobie zrobić ten proszek właśnie z tych owoców róży, także to będziecie mieli jeszcze podlinkowane w opisie. Także teraz już się żegnam. Tyle i pozdrawiam.